Siemka, witajcie, z tej strony ponownie Galajus. Dzisiaj mam dla was moją historię na Mosiu, moją historię w ogóle budowania tej postaci, jak i ewentualnie przedstawienie pewnego buildu i drogi budowania Maga Ognia. Jednak tutaj od razu wspominam na ten temat to, że musicie pamiętać, że to jest mój build. Ja go tak naprawdę nie nazywam poradnikiem, bo to jest moja twórczość, to jest moje jakby tam obliczenia i takie dziwne różne sprawy. Nic poza tym raczej nie będzie można z tego wyciągnąć, z tego powodu, że ja będę tłumaczył może i co, dlaczego tak wybrałem, ale nie będę mówił, że na tym levelu dajecie to, na tamtym levelu dajecie to, i nie będę mówił mniej więcej w ogóle gdzie expić i tak dalej, chociaż o tym też troszeczkę wspomnę. Więc ja mam swojego Maga Ognia, 50 poziom, tak sobie go zrobiłem, wygląda on całkiem spoko, wiedzy ma sporo, mocy ma no nieco mniej właśnie z tej wiedzy, właśnie Perzeta ma i many na zero, na biało rozbudowane, więc przy tych statystykach to jest całkiem sporo, ale jak ja do tego dotarłem? Więc ja przechodzę od razu do mojego sprzętu, bo tutaj jest najważniejsza rzecz i pierwszy bardzo, bardzo, bardzo ważny dylemat to w ogóle sety. Ja mam przedstawione dodatkowe właściwości, tak właśnie jak regeneracja many 12% i modyfikator obrażeń 14%, z czego regenerację mam całą z obroży i modyfikator obrażeń 4% także jest z obroży. Dopiero cała reszta z setu dla MO 50 poziom mam mody 10% do obrażeń i szansa na podwójny 5%. Pozostała połowa bonusów to jest skok Farida, czyli 5%. I szansa na podwójny 3% z setu ludobójcy. Dlaczego to zrobiłem tak, nie inaczej? Wiele osób zauważa, że mając set dla Maga Ognia mamy o wiele mniej statystyk, znaczy o wiele mniej. Na pewno mamy ich troszkę mniej z pierwszego bardzo ważnego powodu. Mamy bardzo dużo many i w zasadzie nie musimy rozwijać Perzeta. Mana 970 to jest moim zdaniem nawet troszeczkę za dużo. Turniejowy Mag Ognia powinien dwie rundy walić metki, czyli 800 many około, i to by mu spokojnie starczyło. Niestety przy obecnym układzie to wygląda tak, a nie inaczej. Jednakże tutaj musicie też pamiętać, że ja muszę Arkana wymienić albo chcę wymienić, żeby mieć bullet 100% pod staty. Dlaczego pod staty? Bo w zasadzie mając 250 wiedzy i tak nie jest w stanie mi VD za szybko wsadzić tego debuffa, chociaż zawsze się chociaż to 36% przyda, więc tutaj naprawdę trzeba uważać. Chociaż tutaj też trzeba pamiętać o bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Macie gildię, macie swoje buffki. Ja planuję w No Epic Guild w końcu zrobić tą tego właśnie buffki świątynię, ale to jeszcze troszeczkę potrwa. Dlatego też mi tu będzie prawdopodobnie dochodziło po 10 stad. Dlatego build po 300 wiedzy dla mnie jest dość możliwy, prawdopodobny z Navigonem, którego planuję kupić. Ewentualnie z drugim Navigonem, ale prawdopodobnie będzie Fulgur i Navigon. Ewentualnie na zmianę właśnie z Arkanem. No po prostu tak jest build pod PvP MO, że zawsze cokolwiek resa musi mieć. Kolejną sprawą, bardzo ważną sprawą setów jest to, że mamy oblicze sprawcy. Oblicze sprawcy daje 20% na odporność, no 20% na ogień. Dlaczego w ogóle mówię 20%? Bo w zasadzie w większości przypadków nic więcej nie daje nam odporności na ogień. Chociaż ja tutaj coś widzę, że mam, tylko nie pamiętam jeszcze z czego, zaraz sobie przypomnę. Tak, z butów popiołu. I tutaj mamy bardzo, bardzo ważny dylemat. Jeśli nie budujemy postaci z sety na 50 poziom, to trzeba pamiętać, że no niestety mamy tylko te 20% z oblicza. Dlaczego oblicze, a nie Khalam czy jakieś inne czapeczki? Dlatego właśnie, że mamy tu resa, dość sporo statystyk Perzet mana. Tutaj trzeba się zastanowić, czy są one potrzebne. Moim zdaniem są dość potrzebne, bo i 300-400 Perzet nie, no ciężko ustać, no może nie popadajmy w skrajność, ale te 600 Perzet na 36 turniejowce, 35, tutaj też będę o tym wspominał, czy na 50 700-800 Perzet, to jest troszeczkę za mało. Dlaczego ja mam tak właściwie 1100? Tutaj już przejdę od razu do tego fragmentu, który jest dość ważny, a właśnie dlatego, że niektóre moje sprzęty są nieco ulepszone w Perzet. Na przykład tą czapeczkę mam troszeczkę w Perzet. Prawdopodobnie mam jeszcze Fulgur. Nie, Fulgur nie.
Coś na pewno, pelerynkę chyba mam w PZ troszeczkę, chociaż też nie pamiętam i spodnie, ale też nie pamiętam. Musiałbym porównać ze statami z Wikipedii, ale na to po prostu szkoda mi czasu. Dlatego też mam 1100, a nie jakieś tam 1000 z hakiem, ewentualnie troszeczkę nawet koło 900. Stwierdziłem, że warto dodać ich parę punkcików, tym bardziej, że mój MO50 to jest na stałe 50 poziom i to jest prawdopodobnie na zawsze. No chyba, że stwierdzę, że w końcu zacznę grać na nim tak normalnie, ekspienie i tak dalej, no to wtedy okej, będę w ogóle całkiem inaczej build robił. Ale z tego powodu, że ta turniejówka ma ustać przynajmniej 3 rundy na ochronce i nie paść na dwa pierwsze metki, potrzebuję właśnie tych rzeczy. Tutaj napomnę właśnie tą bardzo ważną rzecz. Jeśli chcesz ustać magię ognia na takim resie 3 rundy i nie paść na dwa metki, potrzebujesz barwy w PT, który rzuci gruboskórność, ewentualnie drugiego mosia, który da aurę rozproszenia. Wtedy jesteś w stanie te dwa metki ustać, chociaż to zależy od przeciwnika, jak on dobrze jest zrobiony i jak bardzo trafia i jak bardzo w ogóle ogarnia. To jest dość zasadniczy problem. Więc tak, siedzimy już centralnie w moim mosiu, jest on ubrany tak jak widzieliście, ulepszałem go jakiś czas temu, też był materiał. Więc teraz trzeba przypomnieć i stwierdzić bardzo ważne fakty. Tak jak już mówiłem, statystyki lecą przy secie dla MO. Więc jeśli stwierdzicie, że jednak wolicie statystyki i te modyfikatory wam się nie za bardzo podobają, ja wam przedstawię bardzo, bardzo ważne rzeczy, które po prostu powinniście zakładać mając swojego mosia pod statystyki. I taką rzeczą pierwszą jest bardzo ważny Promuris. Chociaż nie, czekaj, Koriatula, przepraszam. Boże, jak pierdzioła potłuczony. I tutaj niby nie są to modyfikatory, niby tam dziwne rzeczy, ale potrzebujecie na pewno modyfikatora trafień dystansowych. Dlaczego potrzebujecie moda trafień dystansowych? Najczęściej mosia się robi pod 120 lub pod 200 wiedzy. 200 wiedzy to jest pod inkę na 1 PA, pod 120 wiedzy jest pod inkę na 2 PA. Tutaj mam bardzo mały rysunek z SS-a, trudność versus wiedza wymagana. Więc tak jak mówiłem, trudność inkantacji wynosi 70 przy rozwinięciu na 7. No tu mamy tutaj wiedzę 120 i 200. Kolejnym progiem jest 40 wiedzy i tutaj już prawdopodobnie tego progu po prostu, ten próg po prostu trzeba pominąć. Niemniej schodząc już na 100, 119 wiedzy trzeba dawać te 3 PA, żeby mieć 100% tej pewność, że wejdzie ta inkantacja. Więc kolejny problem nasz to jest taki, żeby założyć kolejne rary zastępcze za to, że nie zakładamy setu. Najprawdopodobniej tutaj mamy bardzo fajną rzecz. To nie jest poradnik do budowania pierwszej swojej postaci i tak dalej, dlatego broń. Broń jest bardzo ważna. Dlaczego ten rzec? Tutaj się pewnie sporo osób zastanowi, dlaczego proponuję ten rzec, bo nie grając turniejówkami, nigdy nie grali. Ten rzec buduje takie statystyki, jest to około 20 punktów stat, a zaraz potem Gard Hmog buduje takie statystyki, znaczy no, Smoczy Gnazd z Gard Hmoga buduje takie statystyki, jest to różnica 4 punktów, a DMG broni i tak nam się nie przydaje na mosiu. Więc tutaj mamy kolejny bardzo ważny problem, bo tak naprawdę lepiej iść do sklepu i kupić tarczę sklepową, niżeli zakładać tężec. Dlaczego tak, a nie inaczej? Po pierwsze mamy resy, po drugie nie tracimy nawet dając siłę, żeby założyć tą tarczę. Więc spokojnie dostajemy troszeczkę resa, czasami nawet wychodzimy sporo na plus, bo mamy dodatkowy item na ulepszanie. Na przykład jeśli tarcza wymaga 30 siły, a dodaje nam, nie wiem, 150 PZ i troszeczkę zręczności, ale wiedzy, no to wychodzimy na zero przy zakładaniu w ogóle, ale pamiętajcie o tym, że i jeszcze mamy do tego ulepszenia, ulepszymy na plus 7, plus 8 i mamy dodatkowe 6 punktów statystyk, gdzie to jest po prostu potęga. Na niskim levelu każdy punkt statystyk się liczy naprawdę. Chociaż tutaj też zależy, bo na turniejówkach tak, liczy się. PvM, gdziekolwiek na ekspieniu, to jest mniej ważne, po prostu wystarczy, że jesteś w stanie coś zabić, nie? Więc tutaj są dwie różne sytuacje, dlatego ja mówię, że w PvP lepiej założyć ten rzec i do tego tarczę, która wymaga około 25, 30, 35, to już tak skrajnie siły,
i dodatkowo ją ulepszyć razem z tęczcem i wychodzi nam o wiele lepiej, dodatkowo mamy troszeczkę większe resy na fizyczne ataki, jesteśmy w stanie przetrwać nieco więcej. Jeśli nie chcecie właśnie tamtej koriatuli, zakładacie setowy z tego, Zludobójcy T3 itemki zawsze polecam. Dlaczego zawsze polecam? Nie ma rarowej pelerynki dla magów poniżej całunu ludzkości, tak samo jak ze spodniami. Nie chcę was skłamać, teraz sobie myślę tak, prawdopodobnie na 99% nie ma żadnego rarowego przedmiotu, więc to zakładacie i dodatkowo możecie założyć wtedy pas ofiarowania, o ile dobrze pamiętam nazwę, i wtedy spokojnie szalecie w ten sposób, że macie dodatkowo 50% bonusu z psycho, a nie 25%, mając tylko te dwie części, ale tak jak mówiłem, koriatula nieco lepiej by się sprawowała. Kolejną sprawą jest to, że czapkę już mam omówioną, buty. Buty są dość prostą sytuacją, bo mamy do wyboru Lysmary i Chengi. No to każdy wybiera według swojego uznania, zawsze wychodzi na Lysmary. Dlatego 35-36 moś, a nie wyżej, albo niżej. Dlatego, że turnieje są właśnie do 36, o ile pamiętam. Nie chcę was skłamać, ale chyba tak. Ale to mniejsza o to jest mniejszy, nie główny warunek, a tylko dlatego, że na 36 mamy wymaksowany Meteores. I przechodzimy do umiejętności. Dlaczego zrobiłem tak, a nie inaczej? Po pierwsze, Meteores to jest moja główna po prostu umiejętność, którą w 100% wykorzystuję, i inkantacja, której także, no po prostu ją potrzebuję, ona jest konieczna do wrzucania meteorców i tak dalej, i tak dalej. Kulka. To jest umka już do walki 1 versus 1. Bardzo często się troszeczkę zastanawiałem, czy warto ją jednak robić, w ogóle robić, z tego powodu, że głównie bije się meteorcami, a jak nie mam many, to bije iskrom na 1, no bo co tu innego zrobić. Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlatego, że nie zawsze właśnie atakuję tą meteorcem. No i kulka ma większą celność, szansa trafienia 115, a 92, gdzie iskra na 1 ma szansę 115, a na 7 ma 145, ale iskra na 7 po prostu się nie opłaca, bo ma zbyt małe DMG. Damage, jakby ktoś tam się czepiał. Druga sprawa, podpalenie i wrażliwość, bo reszty umek po prostu nie mam. Ognista sfera to jest dość kontrowersyjna sprawa, ale jak mówiłem na początku, to jest przedstawienie moich umiejętności, mojego buildu, a nie po prostu rozważanie, czy coś jest lepsze, czy gorsze. Chociaż w pewnym sensie to już tak i tak omówiłem. Z ekwipunkiem co jest lepsze, gorsze, ale i tak pozostawiam wam wybór, bo no nie każdy lubi w tę stronę albo w tamtą stronę, więc tutaj po prostu nie ma innej możliwości, jak po prostu samemu sobie obliczyć i sprawdzić, co ci się bardziej opłaca. Więc tak, podpalenie na 2 miało być na 1, ale wyszły mi dwie wolne statystyki i tutaj jest dość ciekawa sprawa, bo DMG ognia prawdopodobnie prawie się nie różni, a i kondycja mana prawie nie wzrasta, więc tutaj jest dla mnie mocno bardzo duża skłonność, żeby zrobić sobie okrzyk bojowy na 2 do walk PvP 1 na 1. Dlaczego? Bo dochodzi mi 5% z szansy obniżenia trafienia. Znaczy z obniżenia w ogóle trafienia. I wrażka na 4. Miało być na 5, niestety brakło tych dwóch punkcików, które tutaj za to zostały. No i znaczy w zasadzie 3, i wtedy no musiałem zejść o ten jeden punkcik niżej. 3 punkty resów mniej na ogień, to jest dla mnie jakiś większy problem, to nie jest, 4 rundy w 100% starczą na wygranie walki PvP, no chyba że naprawdę się długo ciągnie, ale na mosiu raczej nie można takiej sytuacji spotkać, bo po prostu albo kończy nam się peżet, albo mana i nic więcej nie możemy wyczarować, więc tak. Wracamy jeszcze na chwilę do ekwipunku. Tutaj mamy w zasadzie wszystko mówione. Tak jak mówiłem, albo wybieracie build pod sety, znaczy pod set na 50, albo build pod rary, które właściwie już wspomniałem. Dlatego pamiętajcie, zawsze siądźcie chwilę, policzcie, które rzeczy będą się wam po prostu bardziej opłacać. Kolejną sprawą, gdzie ja ekspiłem. Ja ekspiłem na questach, na Ichi plus Lecko, potem na magach, na Konarze. Tam są po dwa magi, one sporo ekspadają. I na sam koniec przeszedłem albo na Zy, albo na orki na grani. I tak mój eks po prostu leciał powoli. Pamiętajcie, że ten mosiu był stworzony ponad 3 lata temu.
Wbiłem na nim 28, potem zrobiłem długą przerwę, bardzo długą przerwę, wróciłem na Mosia rok temu i dopiero go zbudowałem, więc to jest naprawdę ważna sprawa, ważna informacja. Ale to już by było na tyle, więc ja wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo ważne informacje są na temat mojego Mosia, ale też może komuś się przyda po prostu zbudowanie przy budowaniu postaci, więc ja wam bardzo jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, bo na to bardzo, bardzo patrzę i to jest bardzo ważne dla mojej twórczości, bo po prostu bardzo motywuje, więc do zobaczenia, trzymajcie się, elo!